Nie pomnę kiedy, nie zgadnę czemu. O świcie po tej nocy powiedziałam ja, Bazylianka. I od tej pory, kiedy mnie kto pytał, mówiłam twardo, ja, Bazylianka. A każdy wierzył, bo po całej Litwie unitów dręczono, a bazylianie i bazylianki błąkali się z miasta do miasta, z klasztoru do klasztoru. Ja, bazylianka, ja, bazylianka, ja, bazylianka. A każdy wierzył, już wyciągała się ręka z jedzeniem, już wędrował grosz do kieszeni. Ha! A bywało, że i łza w oku błyskała. A kto ciekawy przysiadał się do moich opowieści, które jeszcze jako szafarka świecka słyszałam od siostry Apolonii, ja, Bazylianka. Tam spostrzegłam, że opowieść popłaca. A im więcej bólu i cierpienia było w opowieści, tym oni bardziej płakali. A skoro płakali, to i darowali grosz czy jedzenie. Ściągali kumów i kumy, żeby i oni dowiedzieli się, jak bazylianki, jak unitów dręczono. I takim głosem kłamałam. I takim głosem zapalona cała polskim duchowym kłamałam. Polskim duchowym językiem śpiewała i w słowach jakby rozognionych rosła. Juliusz Słowacki, kłamałam. Kłamałam.